Siemka, tak jak obiecywałem, nagram z chłopakami ze SC Gaming AMA, czyli Ask Me Anything. Jakiś czas temu prosiłem was o zadanie pytań, no i tutaj najciekawsze może wybierzemy i zadamy wam. Tak więc zaczynamy. Jakie są według was podstawy, żeby tworzyć dobry i zgrany team? Pytanie od Artura. Myślę, że Jacek, ty zacznij, bo... Nie, to nie dla mnie. Nie no. Pięciu ludzi, którzy chcą grać. Fajnie, pięciu ludzi, którzy już tam pewnie troszeczkę grają w kierkę, mają jakieś tam pojęcie. No i co ważne, no muszą w sumie nie tylko strzelać dobrze, ale też trzeba myśleć, bo jednak to jest gra drużynowa i no każdy musi coś tam ogarniać, żeby po prostu jakoś tam tworzyć taką zgraną pakę i coś tam działać wspólnie, a nie w osobności. Okej. Okay. Następne pytanie również od Artura. Czy jesteście w stanie dorównać skillowo topowym teamom, wnioskując po zagranych PCW na bootcampie w Szwecji? Póki co dalej jesteście na bootcampie, także to jest wszystko w trakcie, ale jak to wygląda po tych kilku dniach? No, myślę, że w tym stopniu w ogóle nie odstajemy. No nie, no jak gramy mecze, to jeżeli, będę tam się chwalił, jakie wyniki mamy z dobrymi drużynami, czy coś. Potrafimy dobre wyniki wykręcić na topowe. Fakt, że to jest randomowe, raz się uda bardzo dobrze wygrać, raz to przegrać. Przegrać do czterech, a raz wygrać do czterech. No, tak dokładnie. To jest... Nie no, jesteśmy w stanie powalczyć z każdym. Ale to mowa o skillu, także... Okej. Okay. W tym stopniu w ogóle nie odstajemy. Dokładnie. Może działał trochę. Nie no, jestem najlepszy. Dobra, to następne pytanie, jakieś tutaj ciekawe znajdziemy. Od Przemka. Czy Minis będzie grał AWP i rywalizował z Guardianem lub Simplem? I tak dalej. Z nimi mogę. Kenesa nie ma, to mogę powalczyć. Okej. Okay. Czyli z nim będziesz walczył, dobra. Jakie rozdzielczości... 4x3, 16x9, 16x10 i dlaczego? 4x3, 1024 rozciągnięte. Dlaczego? Dlaczego akurat to, a nie... 960. Rozciągnięte. No tak. Ale dlaczego nie akurat, nie wiem, Full HD albo 800x600? Ja też już przyzwyczaiłem do aktualnej rozdzielczości, jak zmieniam na inną, to wydaje mi się, jakbym grał w pudełku, także... Też się wydaje, że to jest kwestia przyzwyczajenia po prostu. Dobra. No, da się grać na każdej, ale jakoś tak od początku gramy i... Chociaż na początku grałem na bez, ta, nie na rozciągniętej, nie? I też było dobrze, ale jednak jak, wydaje mi się, ale teraz jest super. Jestem lepszy po prostu, najlepszy. Dobra, teraz pytanie od Jacka. Co sądzicie o akcjach Fluszy i całym zamieszaniu z banami od Valve? Ja nie chcę o tym gadać. Nie, no to jest dziwna akcja. Nie wiem. Pomijamy to? Nie, no te akcje są mega dziwne, nie? Dla mnie niewytłumaczalne. No, to jest takie ruchy, nie? Lepiej o tym nie wiadomo. Okej. Okay. Teraz pytanie od Oczosinko, to może do Szpera, bo wczoraj Szpero widziałem, że oglądał filmik. Czy chcielibyście zostać przez niego zdisowani? Nie, zdisowani nie. Nie, może nagrać coś miłego. Tak. Dobra. Po co dis? Może, bo mamy mockę w teamie, a wiesz, nie wiem, czy wczoraj słyszałem. Rapera odpali. No też może coś nagrać. Tak. Dobra. Od Wojtka. Jak wyglądają wasze treningi? Ile trwają? Co ile trenujecie, jak to wygląda, jak wygląda plan dnia, tak? Trenujemy na... codziennie 14 godzin. Okay. Nie, no, wstajemy, idziemy na śniadanie, bierzemy prysznic, jedziemy na 11 do Infernal Line i gramy do 24. Okej. Okay. Dnia przerwa godzinna na kebab. Nigdy nie byłem tak zmęczony co ja sam. Serio. Dobra. Pytanie od Dominika. Czy dalibyście grać na takim poziomie bez profesjonalnego sprzętu typu pro słuchawki, czy jakieś monitory z wysokimi hercami? W jakimś stopniu by się dało, ale... Znaczy, ja na przykład w domu gram na strasznie słabym monitorze i mi się gra okej, nie? A czy są jakieś takie sprzęty, z których w ogóle nie moglibyście grać? Taki jakaś podstawa? Myszka chyba. Ej, gdzie jest kawa wieczorze? Tam, gdzie się robi śniadanka. Nie, ale... Tutaj jest przy kasie, możesz sobie kupić. Tak, znaczy, tak zapytaj się, nie wiem. Dobra. To może jeszcze jakieś... Dobra, to może jakieś ostatnie pytanie. Wiadomo, że od Michała. Wiadomo, że kariera gracza nie trwa wiecznie. Czy macie jakieś plany na przyszłość niezwiązane z grami? Nasze plany, że jak, no, nasza kariera, że tak powiem, graczy dopiero się teraz zaczyna. Dokładnie. Dopiero teraz jesteśmy na jakimś tam poziomie.
ile możemy sobie pozwolić na to, żeby jeszcze sobie pograć. Czyli póki co skupiacie się na tym, żeby w tym CS-ie jak najwięcej ugrać? Dokładnie. Okej. Okay. Plany jakieś tam są. Ja tam studiuję sobie czy coś, tam pracuję dodatkowo, ale... Ja nie chcę tym gadać. Czyli CS. Ale CS jest gównie chyba. Okej. Okay. Dobra, to może... Jeszcze coś, co? Dobra. Od Kacpra, to jest bardzo często zadawane pytanie chyba przez wielu fanów albo graczy. Jak można zostać zauważonym? Co zrobić, aby móc dobrze się zaprezentować? Jak w ogóle wejść do tej topki i mieć szansę zagrania właśnie jakiegoś EPS-a czy coś takiego? No bo ja nie wiem jaka jest recepcja. Nie wiem, trzeba jechać na jakiś lansie, pokazać, to jest podstawa. Trzeba mieć jakąś ekipę i coś tam pokazać, nie? Nawet jak ktoś jest dobry, to ciebie nikt nie zauważy, to jeśli nie pokażesz. Nie? Indywidualnie jest ciężko. Trzeba gdzieś jednak kogoś złapać i pojechać. Dobra. O, i to też bardzo mi się podoba od Przemysława. Czy myślicie, że przydałby wam się trener? Bo moim zdaniem to jest ciekawe pytanie, bo z jednej strony dużo mówi się o tym, że były jakieś tematy robione przez Lurpisa, że ten trener jest potrzebny, że to jest jakby przyszłość CS-a, tak jak w LoL-u. Ale właśnie Devil Walk czy Blader, tak? Czy Blade w Hellraisers i Fnatic, oni podobno za dużo nie robią. Jak... Blade robi strasznie dużo. Strasznie dużo robi. A z czego wiem, to Devil Walk nie zrobił dla Fnatic nic, ale wydaje mi się, że przydałaby nam się taka osoba. Możliwe. Tylko kto by to mógł być? W Polsce jedynie... Jedynie ktoś chyba. No poza Virtus'em Jakubem, tak? No, to... W Polsce innej osoby takiej nie ma. Ewentualnie Lord albo ktoś taki. No, Maniek też. Ale innej osoby raczej nie ma. Okej. Jak widzicie siebie i cały zespół za kilka lat? Za, nie wiem, rok, dwa? Będę miał dziecko, żonę. A zespół? Będę milionerem. Nie wiem. Jak będziemy jeździć na takie majory... Musimy wykorzystać tą szansę, którą teraz mamy. Dokładnie. Zobaczymy co będzie. No. Będziemy grać. Na razie, jak nie będzie nam wychodzić, to będą zmiany. Na razie myślimy tylko o Dreamhacku. Po Dreamhacku zmieniamy szpera. Nie wywalają. W końcu zaczniemy coś grać. Tak. Okej. To jeszcze od Bartka. To już takie ostatnie pytanie. Czy był czas, gdy wasze kłótnie między sobą miały przesądzić nawet o tym, by dalej kontynuować wspólną karierę? Na polskiej scenie kłótnie chyba dosyć często występują i te rotacje jeszcze częściej. Nie, no tak ogólnie to nie mieliśmy jakichś spin większych, nie? Znaczy, nie, no tak, żeby miały się coś rozpaść czy coś w tym stylu. Raz Jacek wywalił, jak tam robił nowe team. Ale to już było... A wczoraj na przykład była śmieszna sytuacja, bo graliśmy w PCW i Mał z Drelenem, to są przyjaciele ogólnie, są razem w hotelu i w ogóle, nie, w pokoju, a wczoraj na przykład chcieli się pobić, nie, po meczu. No właśnie, nie, to było takie śmieszne. No, ogólnie spiny są, ale to jest takie raczej bardziej pod wpływem jakichś nerwów czy coś. Ale to było chwilowe. No właśnie. A tak to raczej nie zauważy. Raczej się tym, kochamy. Okej, czyli takie rzeczy się zdarzają, to chyba taka podstawa, że czasem trzeba się spiąć i... No, dokładnie. No dobra, coś chcielibyście jeszcze dodać, tak na koniec od siebie? Dawaj jeszcze dwa pytania, bo dobrze nam idzie. Dobra. Mamy czas, wszyscy jeszcze czekają. Czekamy sobie aktualnie na busa, który nas zawiedzie. Możesz pokazać tam tą ekipę Elite CS-a. Gdzieś tam z tyłu ich widać. Chyba Cloud9. Cloud9, Hellraiser. Dosia. Bye bye Power i Virtus. Dobra. Jakie to uczucie być jedną drużyną z... Jedną z 16 drużyn najlepszych na świecie, od Kacpra pytanie. Bo jednak, no, zaliczacie się już do tej 16 najlepszej po jakie zakwalifikowaniu się. Piękne, no. Ja się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądać tutaj, że kurde... Nie no, wszystko jest... Dostaniemy taki hotel, dostaniemy wszystko. Serio? W hotelu też nagramy pewnie. Tak, jakiś oddzielny filmik na pewno nagramy, jak tam cały hotel nie, wygląda no, i tak dalej. Jestem mega wszystko jest dopięte na ostatni guzik w tej chwili, nie? Dbają o nas bardzo ładnie. Okej. No to jeszcze jedno od Patryka. Jak rozpoczęła się wasza kariera z CS-em? Zaczniemy od Szpera. Moja kariera to było gdzieś... Ile miałeś lat, jak zacząłeś grać w CS-a? Tak po prostu grać, nie na profesjonalnym? 12, nie no, nie wiem, 12-13. Było tak, wiesz, początkowo sobie graliśmy z ziomeczkami tam na lanie tak u siebie, nie? Wiadomo, bloki. No i nic, potem zacząłem grać, z nudów zacząłem grać więcej pewnie i jakoś tam zacząłem poznawać... A jaka była twoja pierwsza drużyna taka profesjonalna? Była drużyna
Shooters chyba się nazywa. Piękna nazwa, co? No i to nie wiem, w sumie, to grałem z takim kumplem z mojego bloku i tam trzech jakiś ze Śląska i byliśmy na pierwszym lanie w Rybniku w 26 roku, to był mój pierwszy lan. Wtedy nie wygrałem ani jednego meczu w grupie. Jeszcze pamiętam, wtedy grałem na Hamu w grupie, wygrali cały turniej. Stare tam Woodu chyba Gabe. No, stare czasy, ale było fajnie. Okej, okay, a jak z tobą, Jacek? 11 lat temu. Też palałem z ziomeczkami zawsze. Jak to było z tym teamem? Jaka nazwa? Z kim grałeś? Nie mam pojęcia. Nie pamiętasz już? Na pewno z Kingiem ode mnie z miasta, ale pewnie teraz go nikt już nie zna. Z Breakem pewnie też jakieś początki. To by było na... Okej. Okay. To nie wiem, coś dodajecie od siebie poza pytaniami? Bo pytania już się skończyły. Jedziemy, grać, nie możemy się doczekać. Idzie po nas ten, nasz opiekun. Dobra, idzie po nas opiekun, cześć. No, to dobra, wszystkich. Trzymajcie się, siema.